Dzień dobry, moje kochane ekspertki, Dominika Nawrocka, kobieta i pieniądze, ekspertka do spraw finansów osobistych. Dziewczyny, moje kochane dziewczyny, chciałam się opowiedzieć taką historię w ramach tej serii wideo, w której właśnie inspiruję Cię do tego, żebyś zajęła pierwsze miejsce i w pierwszym rzędzie, żebyś usiadła na krześle, które jest napisane, na którym jest napisane ekspertka, bo właśnie tych krzeseł jest bardzo, bardzo wiele. Ta historia, o której mówię, to jest taka bardzo fajna historia, bo kiedyś byłam na takim niedużym spotkaniu, prelekcji, miałam tam właśnie wystąpienie, 20-30 krzeseł, jedna z firm, i wchodzą panie i oczywiście gdzie siadają w pierwszej kolejności? No gdzie siadają? Z tyłu siadają, wszystkie po kolei rzędy się wypełniają, ale nie od przodu, tylko od tyłu. I wchodzą takie dwie fajne babeczki i mówią tak, i rozmawiają między sobą, ja to słyszałam, i mówią tak, wiesz co, ja byłam w Stanach i tam byłam na takich różnych właśnie wydarzeniach i tam momentalnie te pierwsze krzesła, te pierwsze rzędy są zajęte, a u nas jak jest? A u nas jest odwrotnie. I dla mnie to jest taka metafora może w ten sposób tej sytuacji, że my nie chcemy zajmować tych pierwszych miejsc, w tych pierwszych rzędach, na tych pierwszych krzesłach. To tak trochę jak jest właśnie w biznesie, w naszych karierach zawodowych, w tej naszej całej, tym naszym życiu zawodowym, że my to tak trochę się, tak te ambicje chowamy do kieszeni, nie pchamy się do przodu, jest nam dobrze w miarę z tyłu, cicho, spokojnie, ciepło, bezpiecznie. Po co my mamy tam się pchać, wysilać i w ogóle jeszcze mieć z tego jakieś tam kłopoty? No i ja jestem od tego, żeby Ci powiedzieć, że w tym pierwszym rzędzie to przede wszystkim tak, lepiej widać, lepiej słychać, szybciej można się dostać do osoby, która nas interesuje, prawdopodobnie będziemy lepiej widoczne, mamy większą szansę na nowe kontakty, nowe możliwości, a co za tym idzie także pieniądze. I od tego jestem, żeby Cię zachęcić, żebyś te swoje piękne cztery litery ruszyła z tylnego rzędu i zaczęła siadać od dzisiaj w pierwszym rzędzie. Ten pierwszy rząd, te pierwsze krzesła są dla mnie też taką... takim synonimem właśnie tego, że warto być ekspertką, że warto być liderką w tym, co robisz, że warto dbać o swoją karierę zawodową, że warto być ambitną kobietą, że warto dbać o to, żeby też za tym szły pieniądze. My bardzo często zapominamy o kasie w swoim życiu zawodowym, najchętniej to byśmy w ogóle nie chciały o tym rozmawiać. Najlepiej, żeby te pieniądze same wpływały na konto, a my po prostu robimy dobrze swoją pracę. Ale pamiętaj o tym, że warto bardzo świadomie budować swoją karierę zawodową, także biznesową. Również warto jest mówić dobrze i głośno na swój temat, robić tak zwany marketing własnej osoby i tego, czym się zajmujesz. A potem jest również warto dobrze wyceniać swoją pracę i brać za to pieniądze. I robi nam się taka ładna sekwencja i plan działania i ja Cię do tego zachęcam. Możesz na ten temat oczywiście przeczytać w mojej książce Ekspertka, książka dla kobiet, które mają dużo do powiedzenia. Możesz także wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu online na ten temat, które odbędzie się 24 października. No, czyli już niedługie, już niebawem. Mam także prośbę, żebyś się zapisała na to szkolenie, żebyś miała gwarancję, że będzie miejsce. Wejdź na tą stronę, która jest tutaj właśnie w opisie, kliknij i przejdź do strony zapisu, zapisz się. No i tyle. Dzięki serdeczne za te ostatnie dni, za to, że poświęciłaś uwagę mi i temu tematowi. Mam nadzieję, że jesteś zainspirowana, mam nadzieję, że rozbudziłam Twoje pragnienia, że Twój apetyt się tutaj wyostrza i chcesz więcej. Bardzo dobrze, dlatego spotkajmy się 24 października i wtedy pokażę Ci dokładny plan działania, system, który się sprawdzi u mnie, w mojej drodze do mojej niezależności zawodowej i wystarczy tylko wziąć i zacząć go po prostu u siebie realizować. Do zobaczenia 24. Muah! Buziaki, hej!